Czy kiedyś na rynku książki było lepiej? Jest tak, że rynek książki współcześnie bywa kuriozalny, śmieszny, ale nie jest tak, że rynek książkowy był zawsze piękny, że kiedyś to było lepiej. No nie było i zaraz wam to udowodnię. I udowodnię wam to na konkretnych przykładach, na przykładzie też Schulza, Brunona Schulza, mojego ulubionego pisarza. I tylko się zapnę, bo aż tak roznegliżowany nie chcę być i wam pokażę. Ostatnio, ze 2-3 filmy temu, pokazywałem wam, że przyszło do mnie Schulz Forum. No i to jest najlepsze pismo na świecie, z którego zaraz będę wam opowiadał o rynku książki kiedyś, 100 lat temu. Najlepsze pismo na świecie, bo to jest pismo w całości właściwie poświęcone Schulzowi. Nazywa się Schulz Forum. Wyjątkowe pismo poświęcone najlepszemu pisarzowi, więc jest najlepsze. I po prostu ja tutaj znajduję najwięcej najciekawszych treści na temat Schulza. Ale, no właśnie, tutaj pojawił się w Schulz Forum ostatnio tekst o tym, jak Schulz wydawał swoje książki, czyli Sklepy Cynamonowe, a później Sanatorium pod Klapstru i co tam się działo. Ciekawe rzeczy, właśnie takie zadziwiające. Pewnych rzeczy już się nie robi, a pewne rzeczy pozostają niezmienne. I właśnie z tego Schulza Forum kilka ciekawostek dzisiaj. A jeśli zapytacie, Rafał, co taka ładna koszula? Po co tak się wystroiłeś do filmu? To odpowiem wam, że za chwilkę wyjeżdżam do Lubartowa na kolejne szkolenie dla bibliotekarzy. To będzie szkolenie z promocji czytelnictwa, imprez czytelniczych i tak dalej, i tak dalej. Więc może coś wrzucę na Instagrama z Lubartowa. Nie wiem, czy filmik zrobię. Chyba nie będę miał czasu. Dobra, przechodzimy do literackiego świata. Teraz, jak to wyglądało 100 lat temu, konkretnie w 1932 roku? No, czyli powiedzmy 90 lat temu. Jeśli chodzi o cały kraj, głównym ośrodkiem wydawniczym w Polsce dwudziestolecia międzywojennego była Warszawa. 290 oficyn, 5073 tytuły i to chyba rocznie wydawane. Dużo jak na kraj, w którym jeszcze w 20 latach analfabetyzm to było jakieś chyba 50% z tego co pamiętam. No dużo. Drugim ośrodkiem po Warszawie był Lwów, 78 oficyn, 1305 tytułów. Później Poznań, 47 oficyn i 423 tytuły. I dopiero Kraków, 46 oficyn, 276 tytułów. I teraz lecimy do Warszawy, z tego względu, że po pierwsze był to największy wtedy ośrodek. Dzisiaj też jest największy, ale właśnie tam do Warszawy poleciał też Schulz, to znaczy pojechał, żeby wydać swoją książkę. I jak to wyglądało w Warszawie? Największym wydawnictwem publikującym literaturę piękną był w 1932 roku RUJ. 110 tytułów. 110 to jest na dzisiejsze warunki mało. Znaczy mało. Mało i dużo, bo to jest takie nieprecyzyjne sformułowanie. Literatura piękna, nie? Że największym wydawnictwem publikującym literaturę piękną był RUJ. No bo czasami z tą klasyfikacją jest różnie, no ale okej, trzymajmy się tego. Drugi, Gebertner i Wolf, 93. Trzeci, M. Arkt, Zakłady Wydawnicze, 64 i Księgarnia Księgarnia F. Hesika. To ciekawe właśnie, księgarnia jakby była wydawcą też. I teraz taka informacja. Wydanie książki u Gebertnera i Wolfa lub Mortkowicza, czyli te M. Arkt, Zakłady Wydawnicze, sprawiało, że nikomu nieznany autor
Z miejsca stawał się rozpoznawalny. Gombrowicz w Kronosie zapisał, że kiedy poszukiwał wydawcy dla Ferdy Durkę, przedłożył rękopis Gebertnerowi, czy coś w tym rodzaju, to jest cytat, ale ów ten rękopis odwalił. I odwalił, to też jest cytat. Pozostało mu więc swoją drugą książkę, tak samo jak w pierwszą, wydać w Roju. Czyli coś się temu Gombrowiczowi nie podobało. Pierwszą wydał w Roju, drugą chciał, próbował gdzie indziej, szukał jakiegoś lepszego wydawnictwa. Dlaczego szukał? Może to się za chwilę wyjaśni. Otóż Gebertner i Mortkowicz odwalali rękopisy młodych pisarzy. To też jest taka informacja właśnie z Schulz Forum. No, ale Schulz właśnie poszedł do Roju, bo Rój, mówiło się, bardzo dobrze potrafi promować swoje książki, a Schulzowi na promocji bardzo zależało. I to jest takie też bardzo współczesne podejście. No, każdy autor chce być jak najlepiej promowany. Wydawnictwa, które nie radzą sobie z promocją, no nie są aż tak promowane przez autorów, promowane, wybierane. Nie są pierwszym wyborem autorów. Zawsze lepiej wydać w takim wydawnictwie, w którym wiemy, że będziemy no widoczni, ale też zyskamy jakiś prestiż. To trzeba jakoś tak wyważyć. I teraz ciekawostka o Roju. To jest super dla mnie, bardzo ciekawe. W którym w końcu Schulz wydał książkę. Książki Roju były to zazwyczaj kompilacje szybkoróbstwo, pod którym często nikt nie chciał się podpisać, więc podpisywano je pseudonimami. To dlatego liczne tomy o różnej tematyce sygnował niejaki doktor J.P. Zajączkowski. I to jest też bardzo współczesne i bardzo ciekawe, że wydawnictwo podzieliło jakby swoją ofertę wydawniczą na takie książki szybkie, które łatwo można sprzedać, które zarabiają pieniądze szybko i są raczej pewniejszym zyskiem, i mogą finansować trochę te bardziej ambitne. I są takie wydawnictwa współcześnie, które też mniej więcej tak działają, albo deklarują, że tak działają, że wydają właśnie takie książki, no użyjmy tego słowa, szybkie, szybkoróbcze, żeby móc sprzedawać bardziej ambitną literaturę. I to się nie zmieniło współcześnie. I dalej o Roju. Produkcja rosła, osiągając 150 wartościowych tytułów rocznie. No i znowu, 150 wartościowych. Jak to mierzyć? Czym są te wartościowe tytuły? Nie? Jak je klasyfikować? Co jest wartościowe, a co nie jest? Wydawano serię wybitnych dzieł XX wieku tak szczęśliwie, dobierając autorów, że aż 5 otrzymało w krótkim czasie Nagrodę Nobla. Po 12 latach działania wydawnictwo osiągnęło względną stabilność, przerwaną dopiero wybuchem wojny. To jest bardzo ciekawe, bo to też się sprawdza współcześnie. Trafić z autorem, trafić z takim, który wygra Nobla. Na przykład Czarne tak miało. Czarne tak miało z Hertą Miller, Czarne tak miało ze Swietłaną Aleksiejewicz, którą wydawano długo, długo przed tym, jak zdobyła Nagrodę Nobla i już wtedy cieszyła się dużą popularnością. No ale to jest tak naprawdę szczęście z tym Noblem. Ale to jest bardzo zastanawiające, że po 12 latach osiągnęło to wydawnictwo względną stabilność, czyli oznacza to, że czasy wtedy, tak jak i teraz dla wydawnictw, były niepewne, nie wiadomo było, co się sprzeda, kiedy się sprzeda, ile się sprzeda. I teraz będzie jeszcze ciekawiej. Teraz przechodzimy do naprawdę najśmieszniejszej dla mnie rzeczy i najbardziej kuriozalnej. Redakcja i korekta. Słuchajcie. W Roju nie było działu korekty. No wyobrażacie sobie teraz, co by to było, jakby się oburzali też czytelnicy sami. Nie było redaktorów adjustujących książki przyjęte do druku. Rękopis, rzadziej maszynopis, wędrował prosto do drukarni, gdzie zecer na jego podstawie robił skład. Następnie na tak zwanych szczotkach korektę robił sam autor albo tłumacz, jeżeli tłumaczył z jakiegoś języka ktoś. I niestety książki Roju często były wydawane niedbale, pospiesznie, bez należytej pieczołowitości edytorskiej, która cechowała choćby wydawnictwo Mortkowicza. To jest bardzo ciekawe. I słuchajcie, tak było, że Schulz sam sobie redagował książkę, sam sobie robił korektę. To jest teraz i Gombrowicz wychodzi na to, że też, bo wydał obie książki i Pamiętnik z okresu dojrzewania i
Ferdy Durkę w roju. I to się nie mieści w głowie, że tacy autorzy, którzy teraz są największymi, jednymi z największych polskich autorów, musieli siedzieć sobie nad korektą, jeszcze jak ona wtedy wyglądała. No, na papierze trzeba było wprowadzać zmiany, zaznaczać to wszystko. Powiem wam tak, gdybym ja miał sobie robić korektę, to nie wiem, co by z tego wyszło, bo nie widzi się już tego w tekście, kiedy się nad tekstem tak długo siedzi. No, masakra moim zdaniem. W Izbicy, mimo że miała dwóch redaktorów w mojej książce, Izbica, Izbica, mimo że miała dwójkę redaktorów, mimo że ci redaktorzy przeczytali książkę no naście razy razem ze mną, mimo że później była jedna, druga i trzecia korekta, ta ostatnia była już na papierze robiona, to znalazłem trzy literówki. Zastanawiam się, jak wyglądało to pierwsze wydanie Sklepów Cynamonowych, ile tam tego było, ile było błędów. Bo co ciekawe, błędy takie redaktorskie są, na przykład w Sklepach Cynamonowych, w wielkim dziele, wybitnym, wybitnym, są takie powtórzenia. Na przykład Schulz nagle wpada na jakiś wyraz i dwa razy go powtarza na jednej stronie. I to powinien redaktor wyłapać, że jest takie jawne powtórzenie, i to do dzisiaj przetrwały te powtórzenia. No bo już tekst jakby został uznany za kanoniczny, powiedzmy. I teraz o pieniądzach będzie, i to jest i o nakładach, to też jest bardzo ciekawe. Nakłady i zyski Roju. Otóż każdą książkę wydawano w nakładzie 1200-1500 egzemplarzy. Czujecie? Sklepy Cynamonowe, Ferdy Durkę 1200-1500 egzemplarzy. To kto to czytał? Wtedy, w latach 20., 30. 800 egzemplarzy zwykle udało się rozkolportować wśród bibliotek i wypożyczalni. 200 wśród księgarzy. 200 tylko. I to pozwalało pokryć koszty wydania. No to nieźle, okej. Wszystko, co zdołano sprzedać powyżej tej liczby, było zyskiem wydawnictwa. Autorom wypłacano honoraria. 10-15%, wyjątkowo 18%. Ceny książki brutto, dla ścisłości. Sanatorium pod Klepsydrą, tu jest taka informacja, wydano w 1250 egzemplarzach, czyli druga książka po ogromnym sukcesie, ogromnym, bardzo dużym, zauważalnym sukcesie Sklepów Cynamonowych, została wydana tylko w takim nakładzie. Dzisiaj się to nie mieści. No, moja Izbica, pierwszy nakład, to było chyba jakieś 5 tysięcy, o ile się nie mylę, może 4500, i się rozszedł. I ja sprzedałem ostatecznie Izbicy jakieś 20-23 tysiące w ciągu, no teraz już mamy 2 lat. To są nieporównywalne liczby. I spośród tych 1250 egzemplarzy z Sanatorium pod Klepsydrą, 1000 zostało przeznaczonych do sprzedaży, a 250 na cele promocyjne. W sumie nie wiem, ile teraz egzemplarzy idzie na cele promocyjne, ale no, myślę, że mniej. Chociaż trudno mi powiedzieć. No i tak to wygląda. Bardzo polecam wam, szczególnie ten numer Schulz Forum 1718, właśnie z takim tekstem o Schulzu i o tym całym rynku wydawniczym w latach 30. On jest obszerny, na kilkanaście chyba nawet stron. Ja tutaj tylko takie wyimki na szybko wam dałem, no ale ciekawe to jest. Dla mnie pewne rzeczy właśnie nie mieszczą się w głowie. Polecam wam, przeczytajcie sobie, a ja się zbieram, bo za 10 minut muszę wyjechać do Lubartowa, który tutaj już serdecznie pozdrawiam.